Jednemu z publicystów piszących Zbigniew Ziobro skojarzył się z waleniem. Bo publicysta napisał bowiem właśnie, że Zbigniew Ziobro od lat uchodzi, ale nie jak powietrze z opony czy piłki plażowej, ale, cytuję, uchodzi za pisowskiego delfina, a delfin należy do rzędu waleni przecież. No ma pis bulteriera, kaczkę ma i delfina. No Ziobro delfinem. No używając z kolei języka pływackiego, Zbigniew Ziobro jest pisowskim motylkiem. No dobra, pożartowaliśmy, ale wiecie, chodzi o to, że Ziobro jest pisowskim delfinem w sensie takim, że jest pretendentem do zastąpienia prezesa PiS na stanowisku Kaczyńskiego. I mianem delfina określano kiedyś następców tronu francuskiego. No stąd Ziobro pisowskim delfinem. Problem tylko w tym, czy Jarosław Kaczyński wie, że Ziobro jest delfinem, czyli że ma ochotę na jego stanowisko. Chyba jednak Kaczyński nie wie, bo Ziobro jest jeszcze w PiSie. A Ziobro nie wie jeszcze, że prezes Kaczyński jest nieśmiertelny. Oczywiście w granicach rozsądku, nie? I kto nie posiadł tej wiedzy, to z PiSu wylatuje, jak panie Kluzik-Rostkowska i Jakubiak. No ciekawe, co stanie się z PiSem, jak prezes Kaczyński wyrzuci z partii wszystkich i zostanie w PiSie sam. No biorąc pod uwagę, co ostatnio robi, no to na pewno pokłóci się sam z sobą i wyrzuci siebie z PiSu, no i wtedy Ziobro będzie mógł sobie podelfinować motylkiem w PiSie ile zechce. Zajmujemy się tak wewnętrznymi sprawami PiSu, bo partia ta jest główną siłą opozycji wobec rządu PO. A jak to mówią, jaka opozycja, taki rząd. I biorąc teraz pod uwagę jakość sprawowania władzy przez PO, trzeba powiedzieć, że opozycja jest straszliwie nędzna. Skoro więc opozycja jest tak kiepska, no to co ma robić rząd? No nie ma wyjścia, też musi być kiepski i źle rządzić. To wszystko przez PiS i Delfina.